świątyń. No, proszę Państwa, czekamy na policję, bo tutaj panowie... O, jest, już idą policja. Bo tutaj Ukrainiec no, rzucił kuchenką gazową w panią Anię. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk się kłania. Coś długo ta policja jedzie, 2 godziny ponad. No to nie Państwa wina, nie? Tak to jest. Zapraszam serdecznie. Proszę. Demoluje mieszkanie. Ja tego człowieka nie zapraszałam do siebie. Chciałam od miesiąca próbuję, żeby się wyprowadził. Pan się wyprowadzić nie chce. Ja nie chcę. Ja zaraz jestem. Pokaż, zaraz jest pan uważa, no? Teraz pani mówi. Pani zgłaszająca będę potrzebował dokumentu. Pan też przygotuje dokument. Ma pan paszport pan wali w tego? No, że pani powie, to mieszkanie jest czyjeś? No pani tu mieszka. Właśnie ja tutaj od 98 roku wyremontowałam to, zrobiłam z byłej. Przedtem było ZOMO. Tutaj. Z czwórką małych dzieci tutaj. No dobra. Ja państwa zapraszam tutaj do kuchni, ponieważ pan rzucił kuchenką elektryczną, tak? I jest rozbite. Później próbował, ja tutaj sprzątał, ja pokażę. Bo... Czyli... Swoje, nie wasze. Co ty mówisz? Na ty nie jestem z panem. A pan co tutaj wcześniej wynajmował, czy jak to wygląda? To znaczy tak, ja w związku z tym, że czynsz za mieszkanie w 2600 wynosi, a moja emerytura na rękę była 1700, a teraz jest 1200, byłam zmuszona wyjechać za granicę, żeby dorobić, tak? Remont zrobił, że... I pojechałam za granicę. Zostawiłam tu parę Ukraińców, którzy za 800 zł mieli się zaopiekować mieszkaniem. Okazało się, że Ukrainiec bił Ukrainkę, omal jej nie zabił 2 razy, więc ta Ukrainka w tej chwili przebywa w Anglii. Natomiast ten Ukrainiec zrobił z tego dom publiczny. Dziewczynę na wózku inwalidzkim. Wózek jej zabrał i zmuszał do nierządu. Mało tego, wynajmował Ukraińcom w środku nocy, kiedy się dowiedział, że ja przyjeżdżam, w środku nocy wyrzucił 2 kobiety na ulicę, na mróz, w listopadzie w ubiegłym roku. I tego pana, ja cały czas, powiem szczerze, ja dopóki się na własnej skórze nie przekonam, nie wierzę w jakieś pomówienia i myślałam, że to są pomówienia, że to nie jest prawda. Bo kiedy przyjeżdżałam, to ten Ukrainiec pracował. On mówił, o ja dostanę wypłatę, to zapłacę. Przez 11 miesięcy ten jego zapłacił 1800 zł za mieszkanie. Rozwalił mi samochód, wziął bezprawnie samochód. Kto? Ukradł. Nie ty, mówię o jego. A tego człowieka zaprosił, wziął od niego 300 zł i mu pozwolił tutaj mieszkać. Następnie Podnajął pani mieszkanie. Jemu powiedział, że to jest jego mieszkanie. Ja już w internecie zobaczył, że już telefon nie No i powiedział tobie, że to jest jego mieszkanie, tak? Tak. I go tu wprowadził. Kiedy ja tu przyjechałam, to ten pan tłumaczył mi, że jest w trakcie sprzedawania, bo nie zapłacił. 3 miesiące mieszkał tu i nie zapłacił mi złotówki, a używa prąd. Ja chciałam chociaż, żeby pokrył to, co zużywa. Więc... Przez to, że ci Ukraińcy nic mi nie płacili, ja mam w tej chwili sprawę o eksmisję 24 listopada. Tego pana? Nie, tej pani. Eksmisję mnie. Ja mam być gospodarza tego mieszkania. No. Także pomagajmy dalej Ukraińcom. Tak jest. Dawaj, to już jest mówi... jeden porządny człowiek tutaj z tymi drzwiami śpiwą, pracuje z ocznymi. Jedynie on, dzięki niemu światło jeszcze jest, bo on płaci. On płaci za ten.
Natomiast ja tego pana chciałabym, żeby on się wyprowadził. Zabrać go. Ponieważ on nie ma poczucia takiego, że jeżeli się gdzieś mieszka, to trzeba płacić. Ale jeszcze rzuca w panią kuchenką, to jest niebezpieczny człowiek. I po prostu jak zawrócił i zapłacił 600 zł, to może... To trzeba pokazać. No proszę, tak. Trzeba pokazać tą kuchenkę. Jak ja bym mu te pieniądze kradła. Bo mam akurat taki dar, że czuję myśli ludzi czasami. Trzeba pokazać tą kuchenkę tutaj. No dobra, proszę, proszę. Mogę zaprosić państwa tutaj? Proszę zobaczyć. Bez mojego uzgodnienia postawili ścianę tu. Pani sobie wyobraża to? Sam... No robią co chcą. Postawił ścianę. Pani zobaczy, obudował segment. Widzi pani? Obudował. No rządzą się, no, Ukraińcy. Wchodzą do cudzego mieszkania i się zachowują, jakby to było ich. Pani jeździ do pracy za granicę, bo musi dorobić, nie? Muszę. A oni robią, a robią wtedy, co chcą. Że właścicielka siedziała tu na fotelu, pan wziął kuchenkę, wrzucił, znaczy się celował w basie i w ostatniej chwili tak, buf, o ścianę. To jest ta kuchenka właśnie. Także rzucam właścicielkę tą panią. Dowód osobisty i meldunek tutaj też mam, tak? Mhm. Postawili tą ścianę, potem ta ściana była strasznie podziurawiona, więc w czwórkę, tu czterech Ukraińców, remontowali. Dwie godziny to robili. No tak, ale oni tu jeszcze pani zliczyli. Teraz twierdzi, że on mi tutaj mieszkanie remontował. Ale... W tamtym pokoju pełno gwoździ nadbijał, ja już tam zaszpachlowałam. Po prostu... Ale kuchenkę też pani zniszczyli. O, proszę bardzo. Też zniszczyli sprzęt. Kuchenkę zniszczyli. A jeden telewizor sprzedał nawet. Do komisu dał. Telewizor sprzedali. Okradł panią. Tutaj pani zobaczy, jak ten. Szafka. Biurko mojego męża. Ściana. Telewizor do lombardu. Poszedł. Oddali. Tak. Samochód Audi. Spowodowali wypadek. Ukradli, bo nie mieli kluczyków. Nie miał kluczyków. Miał kluczy, wziął jakieś na... Nie wiem, jak on to zrobił. Potrafi. Ale w każdym razie ja mu nie pozwoliłam wziąć samochodu. Tego, temu poprzedniemu. Ale on jest jeszcze w Polsce, czy uciekł? On jest w Polsce. Prawdopodobnie w Ełku pracuje i ma pokój. I trzeba podać jego dane. A ja po prostu dam zaraz... To całkiem tutaj ukraińska kohorta jest w Gdańsku. Ja powiem szczerze, że ja normalnie, aż mi się wierzyć nie chcę, że można być tak... Ale no nie wiem, czy dało tego Nigora. O, to jest nieistotne. To już komisariat policji. Bo to i tak trzeba będzie zgłosić na komisariat wszystko. Policja to tylko może zabrać tego gościa stąd, bo to jest niebezpieczne. Ja przyjechałem specjalnie, bo dostałem też telefon i przyjechałem tu ze Stogów, żeby pomóc tym paniom na interwencję. Bo trzy dni temu reportaż kręciłem o tym, jak tutaj mieszkanie z rąk przechodziło. Jest, wie pani co? To mieszkanie wygląda jak po Armagedonie, naprawdę. No bo to tak było. Coś to było kiedyś ZOMO, to był totalny burdel po ZOMO, po wyprowadzeniu się ZOMO. Elegancko, duch dobry panował, wszyscy lubili przychodzić. Tu były otwarte drzwi. Były różne malunki. No, były ładne obrazki. Pomalowane. Ja wczoraj to myłam, bo tam jakieś diabelki z rogami, jakieś... Dobra, dobra, nie ale... mogę znaleźć. Ale to jest karty. Niepotrzebne, nieistotne karty. Teraz. Teraz jest nieistotne. Karty. Ale jaką kartę? Jegora. No to już przy zeznaniach na komisariacie będzie pani dawać. No tutaj, o, widzi pan, tą kuchenką rzucił. Widzi pan, tą kuchenką rzucił w panią. Tą kuchenką. Który... I ten jego. Pan sobie wyobrazi, co oni robią. Ale to nie ten, to inny był. Inny człowiek, ale on, jak dostał mandat... Dobra, pan na chwilę. Proszę pana, nie ma w ogóle numeru rejestracyjnego samochodu na mandacie. Taki mandat. Imię i nazwisko podał swojego kolegi, który mu kiedyś krzywdę zrobił, więc policjant mu dał mandat karny, a to wcale nie jest na niego, na tamtego... Lipa. I ja nawet nie mogę... O, spowiedzowanie policji drogowej. Samochód za 2 lata będzie zabytkiem. 1500 zł. I on mi oddał, ten Ukrainiec tamten, nie? Ten jego. Oddał mi to, że ja mam to zapłacić.
Oni są po prostu... Bezcelni. Ja nie mogę z podziwu, co to jest za naród. Naprawdę. Jeden porządny Ukrainiec jest tutaj, który się dostosował do polskich warunków, jest kulturalny, regularnie płaci. Na początku zaproponował 600 zł, jak zobaczył, że ci nie płacą, to sam zaproponował, że będzie płacił 1000 zł i za październik 1000 zł zapłacił za pokój. Czasami przyjeżdża jego synek, który mówi perfekt po polsku jak Polak. Bardzo porządny człowiek, Denis ma na imię. Pracuje w stoczni, regularnie pracuje. Dobra, ale jest to jest bardzo, istotne. Tak, musimy do brzegu, bo on nie reszta, jest no, reszta, proszę pana. No trzeba tego pana stąd zabrać. Po nie prostu. Ma takiej możliwości. No to co, to ma być, zagraża bezpieczeństwu pani? Proszę pana, rzucił tym kuchenką w to, tego człowieka. Czy to nie jest groźba karalna? Ja się czuję zagrożona. Proszę pana, pan uważa, że nie ma takiej opcji, żeby człowieka zabrać stąd w kajdankach? Nie. Przecież to jest niebezpieczny człowiek. Jak ja wyjdę i pan wyjdzie, te panie zostają same znowu z tym człowiekiem. Drzwi wystawił na dwór. No, jak nie można zabrać? Mówię państwu o tej interwencji czy nie? Bo zaraz pana poprosiły i tyle. Proszę pana, ja robię reportaż. Ja robię reportaż. No to niech pan robi reportaż, albo będzie pan cicho, dobrze? No proszę wytłumaczyć. Nie, super. Jeśli pani, powinna pani wiedzieć, że jeśli jest wynajmowane mieszkanie, jedyna on sytuacja... On nie jest wynajmowany, nie ma żadnej umowy. Umowa ustna też jest. Proszę pana, nie było takiej umowy. Ja nigdy umowy z tym człowiekiem nie zawierałam. Ja nigdy nie umowy nie zawierałam. Ale dała pani jakiemuś innemu Ukraińcu, a on tu już mieszka od 3 miesięcy. Powiem pani tak, jeśli jedyna sytuacja, kiedy w ogóle policja wyprowadza kogoś z mieszkania, tak. Jeśli chodzi o jakieś tam najmy, podnajmy, rynaj, to jest z prawomocnym wyrokiem sądu i z komornikiem. To jest jedyna sytuacja, kiedy policja może kogoś wyprowadzić. I to... A zagrożenie zdrowia i życia. Tak, gdziekolwiek pani sprawdzi, jakiegokolwiek patrolu pani nie wezwie, nic nie wyprowadzi w takiej sytuacji nikogo z mieszkania. Bez wyroku nie ma takiej możliwości. Takie są nasze wytyczne i takie są obowiązujące przepisy. Natomiast jeśli chodzi o to, no to... Nie wiem ogólnie, jak tutaj to wyglądało, teraz zaprosimy pana. Tu jest pani świadek. Pani to widziała? Widziałam, jak pan celował tą, zerwał z kuchenki tą kuchenkę i celował po prostu bezpośrednio w basie w ostatniej chwili, tak jak się gra w piłkę ręczną, o ziemię. I to się rozprysło po całym mieszkaniu, bo to wszędzie są kawałki tego szkła. Nie trafił. To znaczy, proszę pana, proszę zobaczyć. To było kupione w prezencie mąż mi kupił. Rozwalili to. Zniszczenie mnie można zgłosić, tak? Ponieważ, dużo zniszczyli. Mhm. Ponieważ on to kupił, on zapłacił za to 150 zł. Więc ja do niego mówię, nie płaciłeś 3 miesiące, mieszkałeś tutaj za darmo, zostaw tą kuchenkę. I on złapał ją i we mnie chciał, naprawdę, we mnie chciał rzucić. Celowo bezpośrednio w basie. To nie były żadne żarty, tylko po prostu w ostatniej chwili... Oni sami opowiadają, w jaki sposób się wymierza kary. Że trzeba łamać ręce i nogi, oni po prostu mają taki... Wystarczy pojechać na ortopedię, do szpitali, zobaczyć jak mają pomiażdżone nogi Ukraińcy. I... tu wielokrotnie była interwencja, kiedy ten jego tu był. Mimo, że naprawdę tu się źle działo, to... Policja była, że tak powiem, bezsilna, więc ja nie wiem, po co policja w ogóle istnieje. A panowie z jakiego komisariatu są, a propos? No, to jest komisariat 9. 9. Osoby, jak... Prawidłowo powinni się przedstawić, jak przyszli. Oczywiście. Powinni się przedstawić. Nie przedstawili się. Nie. Przedstawili się. No dobra. Dobra. Ja w ogóle jestem wdzięczna wam za waszą pracę. No jak widać, policja zostawia Ukraińca tutaj dalej, bo oni wyprowadzić go nie mogą. Natomiast moim zdaniem za zagrożenie zdrowia i życia nadal istnieje dla pani Barbary, która tu egzystuje, to jest jej mieszkanie, że tak powiem, od 1991 roku. No ale to nie chodzi o to, żeby go eksmitować, tylko jeżeli on jest niebezpieczny, to policja powinna go zabrać stąd. Nie wiem, o co chodzi, ale tak policja robi, jak robi. Widać, jak mają Ukraińcy w Polsce, no bo nikogo nie mogą wyprowadzać. No oczywiście ja rozumiem, że sąd musi nakazać eksmisję, ale tu nie chodzi o to, żeby wyprowadzać go dlatego, że tu mieszka, tylko dlatego, że jest groźny dla gospodyni. Dziękuję bardzo. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembicki z ulicy Słabego na Złotej Karczmie.
Złota Karczma w Gdańsku, była interwencja policji w stosunku do Ukraińca. Dziękuję bardzo.